Witajcie w następnej ale degustacji. Tym razem niebieskie piwo z browaru Laboratorium Scottbus. I się nazywa East Breeze. 5,1% alkoholu. I to jest niby Session India Pale Ale. 5,1 session? Czemu nie? Cóż, wszystko po niemiecku. Składniki: woda, słód jęczmienny, chmiele i drożdże niefiltrowane. I zgaduję, że jeśli chodzi o chmiele, to jest Mozaik i Ariana. Nie słyszałem o Arianie. Trzeba by zobaczyć, przeczytać, co to tam może jest ciekawego. Kapsel bardzo ciekawy. Z logiem browaru, to taki leśny stwór z szyszkami chmielu na głowie. Jak widzicie, piwo jest jasne, zdecydowanie zwętnione. Zaraz jeszcze tutaj końcóweczkę nalejemy z dna, to już całkiem będzie przejrzyste, bo tak było paryzujące. A teraz już jest całkiem takie zmęczone. Widzicie może. Piana dosyć wysoka się zrobiła przy nalewaniu, ale to nalewałem z samej góry. Trochę suchej piany zostało po zdjęciach. Nie jest tak najgorzej. Aromat nie jest może szokująco powalający, jeśli chodzi o dobitność. Ale dosyć przyjemny. No, jest troszkę słodowości, troszkę zestów cytrusowych, troszkę sosny, szyszek, lasu. Całkiem przyjemnie. Spróbujmy. No tak. Goryczka jest od razu i taka dosyć potężna. Grejpfrutowa i tu właśnie takie białe albido, właśnie ten miąższ biały. Całkiem gorzko. Do tego jest trochę sosny. Zesty. Ciało średnie. No może teraz z tymi drożdżami trochę idące do pełnego, ale średnie. Cytrynowe akcenty. Jest taka śmieszna sprawa, dosyć wysokie nasycenie jest, robić od razu taką pianę w usach, a jak piana padnie, to robi się taka pustka. Pustka w ustach i tak nagle wszystko się wycisza i zostaje tylko ta potężna grejpfrutowa goryczka. No cóż, no nie jest tak źle. No, dosyć pijalne, fest goryczka. Drożdże dają lekkie takie pikantności, ale czuć je, zdecydowanie je czuć na języku. Dodają ciała. Takie troszeczkę jakby... może jakieś takie białe owoce egzotyczne. Troszeczkę... może jakiś agryst. Ale te zesty cytrusowe nam przeważają tutaj. I zdecydowanie grejpfrut i sosna. No cóż, nie jest takie złe. Szkoda, że nie spróbuję więcej piw z tego browaru z tego względu, że na stronie pisze, że browar się zamyka 31 grudnia 2018 roku. I koniec. Jeszcze sprzedają to, co mają na magazynie, u siebie, na rampie. Jeżeli ktoś może, to kupcie, co tam jeszcze mają, bo oni sprzedają cały dzień, tylko tam jakieś tam godziny tylko. Także no szkoda, widzę potencjał. Widzę potencjał, a niestety widzę, że mieli jakieś problemy i zamykają się niestety.
No jak na sesyjne piwo, no to trochę przesadzili z 5,1, ale... I nie jest ono takie zdecydowanie pijalne i wciągające. Mi się wydaje, że goryczka jest fest. Także na sesyjność tutaj to bym tak bardzo nie liczył. No, mimo wszystko. Ciekawe piwo. Szkoda, że jedyne w swoim rodzaju. Mam nadzieję, że film się Wam podobał. Proszę dać łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Pamiętajcie o przycisku notyfikacji, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, tak żeby być na bieżąco. Ja się zrobię, proste.